Przeczytam Państwu fragment Moralności pani Dulskiej, scenę między lokatorką a panią Dulską. Lokatorka. Proszę pani, czy to rzeczywiście konieczne, ażebym na przyszłego pierwszego się wyprowadziła? Pani Dulska. Proszę pani, ja mieszkania pani koniecznie potrzebuję dla krewnych. Wolałabym pozostać. Trudno będzie znaleźć w zimie. Ach, to niemożliwe. Powtarzam pani, niemożliwe. Przecież przy dobrej woli wiem, że pani kazała kartę na mieszkanie wywiesić, a więc krewni pani się nie sprowadzają. Niech mnie pani nie zmusza do sprawienia jej przykrości. Czy pani ma mi coś do zarzucenia? Proszę pani, to już przechodzi granice. A skandal, który pani przez swoje otrucie wywołała? A więc o to chodzi. A o cóż innego? Płacili mi państwo czynsz, dzieci i psów nie mieli i mogliby państwo mieszkać. Nadal aż tu, skoro o tym pomyślę, pąsy na mnie biją. Pogotowie ratunkowe, przed moją kamienicą, jak przed szynkiem, gdzie się pobiją. Ależ, proszę pani, wypadek może zdarzyć się wszędzie. W porządnej kamienicy wypadki się nie trafiają. Czy pani widziała kiedy przed hrabską kamienicą pogotowie? Nie. A potem ta publika w gazetach. 3 razy wymienione nazwisko Dulskiej, nazwisko moich córek przy takim skandalu. Ale, proszę pani, chyba pani zna przyczyny. Wielka afera, że pani mąż i ta dziewczyna. To swoja rzecz. Ależ to była moja sługa. Ja tego znieść nie mogłam, skoro się przekonałam. Zażyła pani zapałek. Taka trywialna trucizna. Ludzie się śmieli. I jeszcze jak to się skończyło. Cała komedia. Gdyby pani umarła, no... Sama żałuję. Nie mówię dlatego, tylko że to niby śmierć, to zawsze coś niby. No powiadam pani, śmieli się. Kiedyś jadę tramwajem, a jacyś dwaj panowie pokazują na mój dom i mówią, patrz, to ten dom, co się ta zazdrosna żona truła. I zaczęli się śmiać. Myślałam, że tam na miejscu zostanę w tym tramwaju. Ja panią bardzo przepraszam za te nieprzyjemności. Moja pani, publika została publiką. Ja bardzo to przechorowałam. Zresztą nie wiedziałam, co robię. Byłam wtedy jak szalona. Pewnie, moja pani. Każdy samobójca musi być szalony i stracić poczucie moralności i wiary w obecność Boga. To jest tchórzostwo. A potem zawłada własnej duszy. Dobrze, że samobójców chowają osobno. Niech się nie pchają między porządnych ludzi. Zabijać się. I dla kogo? Dla mężczyzny? A żaden mężczyzna nie jest wart, aby przez niego iść na potępienie wieczne. Proszę pani, ale to nie chodziło o mężczyznę, tylko mojego męża. Ha! Nie mogłam ścierpieć tego pod moim dachem. Lepiej pod swoim niż pod cudzym. Mniejsza publika, nikt nie wie. Ale ja wiem. Moja pani, na to mamy 4 ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu. I aby nikt o tym nie wiedział. Rozwłóczyć je po świecie to ani moralne, ani uczciwe. Ja zawsze tak żyłam, aby nikt nie mógł powiedzieć, iż byłam powodem skandalu. Kobieta powinna przejść przez życie cicho i spokojnie. Tak to już jest i żadne nic nie pomoże. Po resztę zapraszam państwa do Moralności pani Dulskiej.